Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Zaskakująca jest tutaj gra słów. Przed Jezusem staje głuchoniemy, do którego Jezus mówi: otwórz się. Wydaje polecenia choremu, który go nie słyszy i nie rozumie tego, co Jezus do niego mówi, a jednak posłusznie otwiera swoje uszy na głos nauczyciela z Nazaretu i rozwiązuje swój język do prawidłowego, czyli dobrego mówienia. Obok stoi tłum, który słyszy słowa Jezusa i powinien je rozumieć. Temu tłumowi Jezus zamyka usta poleceniem, żeby nikomu o nim nie mówili. Tłum okazuje się jednak nieposłuszny i na przekór poleceniu Chrystusa tym gorliwiej to rozgłaszali. W życiu o wiele ważniejsza jest cnota posłuszeństwa niż pobożne pacierze. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na widok zbliżającego się sztormu kapitan wydaje polecenie o zwinięciu żagli, a załoga, wbrew poleceniu kapitana, zaczęłaby rozwijać jeszcze dodatkowe żagle, kierując się jakimiś własnymi potrzebami czy interesami, na przykład chęcią rozwinięcia większej prędkości i szybszego dotarcia do portu. Katastrofa gotowa. Dlaczego zatem tak często w relacji z Bogiem chcemy postawić na swoim, a nie szukamy woli Bożej? Bądźmy zawsze posłuszni Bogu. On wie lepiej, co dla nas jest lepsze.